Cześć. Poznamy dzisiaj zupełnie nowe narzędzie w programie Unity o nazwie Shader Graph. Shader Graph umożliwia nam tworzenie własnych materiałów bezpośrednio w Unity. Działa on na bazie nodów, czyli dokładnie tak samo jak to robimy w Blenderze. Dobrym przykładem na zapoznanie się z jego funkcjami będzie model świateł. Spróbujemy zrobić tak, aby każdy z kolorów powoli migał i ładnie się świecił. Na samym początku powinniśmy zacząć od stworzenia shadera. To jest miejsce, w którym będziemy trzymać nasze nody. Kliknij prawym przyciskiem myszy w plikach twojego projektu, najedź na Create, Shader, Universal Render Pipeline i kliknij na Lead Shader Graph. No i pojawił się jako nowy plik, nazwij go jakoś. Kliknij na niego dwa razy. No i dostaliśmy nowy panel, w którym będziemy edytować nasz shader. Nawigacja jest bardzo prosta. Wciśnij i przytrzymaj kulkę w myszce, aby poruszać się po nim, a kręcenie kółkiem w myszce pozwala na oddalanie i przybliżanie widoku. To wszystko, co trzeba wiedzieć, aby zacząć zabawę z nodami. Zasada działania jest dokładnie taka sama jak w Blenderze i każdym innym programie opartym na nodach. Mamy główny blok, do którego podpinamy kolejne wartości, tworząc cały shader. Gdy zmienisz kolor w Emission i zapiszesz modyfikację klikając na Save Asset, to teoretycznie wszystko powinno działać. No ale z jakiegoś powodu nie da się przeciągnąć tego shadera na nasz obiekt. Dzieje się tak, ponieważ shadery nie mogą być umieszczone bezpośrednio na obiektach. Najpierw powinniśmy stworzyć z nich materiał. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy, wejdź w Create i wybierz Material. Nazwij go i wrzuć na obiekt. Teraz działa. Pokolorowaliśmy jeden z elementów na czerwony kolor. Po zmianie tej wartości w shaderze możemy go ponownie zapisać, a scena zostanie zaktualizowana. Dodatkowo istnieje możliwość zwiększenia mocy świecenia, podkręcając wartość Intensity. No ale chyba powinniśmy zacząć dodawać jakieś nody, bo robi się trochę nudno. Możesz to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Create Node. Tutaj masz dostępne wszystkie nody, które aktualnie znajdują się w Unity. Do zrobienia migających świateł przyda nam się node o nazwie Time. Wychodzi z niego kilka wartości, ale w naszym przypadku powinniśmy wybrać Sign Time, ponieważ to właśnie on przekazuje wartości zmieniające się w czasie, które dadzą efekt włączania i wyłączania. Z prawej na dole mamy podgląd tego, co się dzieje z naszym materiałem, ale lepiej się upewnić, zapisując i wracając na scenę. No i chyba działa. Mamy przejście od czarnego do białego. Teraz czas na dodanie do tego jakiegoś koloru, bo ten biały wygląda dosyć słabo. Czyli wciskasz prawy przycisk myszy, Create Node i wyszukujemy kolor. Tutaj możemy go dostosować, ale musimy znaleźć jakiś sposób, aby połączyć ze sobą te dwa nody. Teraz przyda się wiedza z Blendera odnośnie miksowania materiałów. Jeżeli mamy biały i czarny kolor, a chcemy zastąpić biały innym kolorem, to powinniśmy użyć noda o nazwie Multiply. Dzięki temu przemnożymy przez siebie wartości i otrzymamy przejście między czarnym a czerwonym. Sprawdźmy, jak to wygląda na scenie. No i nawet działa, ale utraciliśmy ten fajny efekt świecenia. Na szczęście bardzo szybko możemy go przywrócić. Ustaw Mode Noda Color na HDR. Od tego momentu mamy dostęp do suwaka Intensity. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Dobra robota. Ale zauważ, że podczas gaśnięcia lampa wchodzi w taki mega czarny kolor, od którego nic się nie odbija. To jest błąd, który musimy naprawić. Dzieje się tak, ponieważ Sign Time daje na wyjściu wartości od minus 1 do 1, a nam potrzebne są wartości od 0 do 1, żeby nie schodzić na minusowe cyfry, bo one psują cały materiał. Na nasze szczęście Unity pomyślało o czymś takim i dodało noda o nazwie Clamp, który ogranicza wartości wejściowe. W min zostaw same 0, bo to ma być nasza minimalna wartość, ale za to w max możesz wpisać jakąś większą cyfrę, żeby nas nie ograniczała. Zapisujemy i wracamy do modelu. Działa. Teraz zamiast tworzyć taki mega czarny kolor, dostajemy barwę, którą wprowadziliśmy w shaderze w Base Color. Gdy zmienimy Base Color, to zmieni się również domyślny kolor wyłączonego światła. Dodatkowo mamy możliwość ustalenia tego, jak mocno ten materiał będzie odbijał otoczenie. Wpisanie 1 w Smoothness sprawi, że stanie się bardzo gładki. Od razu widać, o co chodzi. Dostaliśmy efekt, tak jakby światło było z plastiku.
Podstawę już mamy. Teraz tylko zbudować system, który będzie pozwalał na wprowadzanie własnych kolorów bez potrzeby tworzenia nowych shaderów. Możesz to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy na Node, wchodząc w Convert To i wybierając Property. Pojawiła nam się ta wartość po lewej stronie, a z prawej mamy możliwość jej edycji. Na razie upewniamy się tylko, że Exposed jest zaznaczone i wracamy na scenę. Exposed sprawia, że widzimy tą wartość po kliknięciu na materiał, a to daje nam możliwość edycji tego koloru bezpośrednio w grze. Czyli skoro mamy takie możliwości, to wystarczy stworzyć dwa kolejne materiały, zmienić im kolor i przypisać do odpowiednich elementów na modelu. Możesz je zrobić klikając prawym przyciskiem myszy na shaderze i wybierając Material. Istnieje też opcja kliknięcia na pustym miejscu i stworzenia domyślnego materiału. On nie będzie korzystał z naszego shadera, ale bardzo łatwo możemy to zmienić. Kliknij na Shader, wejdź w Shader Graphs i wybierz nasz shader świateł. Teraz tylko dopasować kolor i gotowe. Dla każdego z tych materiałów możesz ustawiać dowolne kolory, intensywność świecenia i przypisywać je do poszczególnych obiektów. No i koniec. Shader Graph jest bardzo przydatnym narzędziem wbudowanym w Unity i praktycznie każda gra stworzona na tym programie używa jego funkcjonalności. Jeżeli kojarzysz z Blendera, jak działają nody, to od razu masz dużo łatwiej, a jeżeli nie, to chyba czas się tego nauczyć.